Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Fallouta 3. Moi drodzy, w poprzednim odcinku niestety gra mi się zawiesiła i właściwie właśnie tutaj pokonałem tych supermutantów. Kto oglądał poprzedni odcinek, to wie, że na końcu praktycznie filmu z mutantami walczyliśmy. Pokonałem ich, żeby nie pokazywać znowu tego samego. No i chciałem jeszcze w poprzednim filmiku dojść do Krypto 87, żeby pokazać to zabójcze promieniowanie, które tam jest, jeżeli można od zewnątrz do niej wejść. Tylko niestety się, no mówię, nie udało, bo gra mi się po prostu zawiesiła. A jak wiecie, jak się gra zawiesza, no to już nic na to nie poradzę i muszę przerwać nagrywanie. I wtedy niestety też nie mogę nic zrobić z plikiem, bo plik jest uszkodzony teoretycznie, bo na Windowsa jest uszkodzony, ale jak wrzucę na YouTube'a, to YouTube go przetworzy. I wszystko jest cacy, tylko ja niestety nie mogę nic z nim zrobić. Na zasadzie, że jakbym chciał go połączyć, czy cokolwiek z nim zrobić, to niestety nie mogę, bo tak jak mówiłem, jest uszkodzony i żaden program mi go nie wykrywa. To jest ta wada. No ale dogrywam, dlatego tutaj ten filmik, żeby wam pokazać. Chciałbym pokazać tą kryptę. Tylko, że kurde, ciągle coś mi tu przeszkadza. Ja bym nie chciał tak podejść, bo ja wiem, że jak się podejdzie za blisko, to można... Tu chyba tu będzie. Jak się przejdzie przez te... Oni się ciągle z czymś biją. Boże, co tu jest? Gdzie ten Fox? Gdzie on jest? Tu gdzieś. Z czym on się leje? Z czym się bił? O! Pan wyrwi flag. Spoko. Chciałbym tylko wam to pokazać. To naprawdę nie było właśnie dużo na tym filmiku. Tylko no... Jakoś jak tutaj zrobiłem szybką podróż, to niestety się gra zawiesiła. No wiecie, bywa. Gra jest tylko grą, tak. Nic na to nie poradzimy. No i chyba właśnie tutaj, jak przejdziemy przez TT, to mi się wydaje, że to promieniowanie się uaktywni. Zobaczcie, tu są takie przejście, o widzicie? What the fuck? Co to znowu? A ten co tu robi? Ty ziomuś. Coś ci się z choinku urwał? Ja pieprzę, no wszystko mi przeszkadza. Jeszcze gdzieś oni są? No nie, enklawa przyszła, nie mam pytań. Kurde. Gin, nie wkurzaj ludzi. Jeszcze gdzieś? Bo chab warczy. Okej, okay, wieprzowina, pancerz, karabin. Kurde mać. Ile tej enklawy? O. Pancerz sobie naprawiamy. Karabin laserowy też. Po co mi model elektronik? Tutaj jeszcze jeden ziomuś padł. Tu. Są... Pancerz też, czyli... O, karabin plazmowy, super, naprawię sobie swój zaraz. Fox, czy ja ci mogę dać trochę rzeczy? Nie, nic mnie nie gnębi. Gnębi mnie to, że nie mam miejsca. To bym ci dał to... To mogę ci dać. To w sumie też. No i trochę może... O, ale tu dużo jesteś w stanie wziąć. Kurde. Pancerze to ważą po ileś. Po 45 chyba. I tak, moi drodzy, tak jak mówię, tu chyba wyjdziemy. Ja chcę to tylko pokazać. No i niestety będzie zgon. Czy to nie tu? Danger. O, widzicie? Piszę. Bardzo wysoki poziom radiacji. I tak dalej, i tak dalej. Tylko kurde... Teoretycznie, gdzie ta radiacja... Gdzie to promień... O! Czekajcie, tu się włącza. To jak tu zrobimy gdzieś krok... Gdzieś było tylko jedno na sekundę. Oho. Czekajcie, ja tu zrobię zapis, ale żeby... Zrobimy gdzieś zaraz krok i zaraz zobaczycie, jakie się promieniowanie włączy. Zobaczcie, jeden.
5, 6, 7, 8. Nie należy liczyć. Zobaczcie. Widzieliście? Było 155. Ja jeszcze pójdę dalej. Jeśli teraz nie będę zatrzymywać. I patrzcie na ten licznik. To jest krypta praktycznie przed nami, ale zobaczcie licznik. Widzieliście? I zgon. A teraz jeszcze wezmę sobie, nie wiem, się nałykam tych radiksów, żeby wam pokazać. Patrzcie, odporność na promieniowanie. Weźmy sobie 10 tego. Patrzcie, teraz pójdziemy. Zobaczcie. Ła! A zobaczcie, ty zaszli. O kurde! Ty trochę zaszliśmy, a jestem ciekaw. Czekajcie, jakbym się tak tego nałykał w cholerę? O, 25 wziąłem radiksów. Zobaczmy, czy to coś zmieni. A gdyby tak użyć antyradu? Okej. Okej, znowu użyjemy antyradu. Zeszło w ogóle? Zeszło. O kurde! A, patrz, ale... Oż cholera, moi drodzy. Mieliśmy odkrytą. Widzieliście to? Mieliśmy odkrytą tą kryptę. Widzieliście? Udało się. Oczywiście ja nie chcę tego... Nałykam się więcej radiksów. Oczywiście to cofnę, bo ja nie będę... marnować tego, ale chcę odkryć ją, żeby mieć to na mapie. Chcę to zobaczyć, bo tu trzeba skoczyć. Okej, okay. Trzeba antyrado zażyć. Okej. Okay. Nałykamy się antyradu. Jeszcze radiksu. Czekajcie. Chyba się uda. Ja bym chciał zobaczyć, co tam jest na dole. Dobra. Zobaczcie mapę. Proszę. Jest krypta 87 odkryta od zewnątrz. Czyli jednak się udało. O Jezus, jakie tu się promieniowanie robi. Ja nie mogę ruchu zrobić, moi drodzy. Kurde. Widzieliście, były drzwi już. Jestem ciekaw, czy dałoby się tam wejść. A spróbujmy jeszcze raz, moi drodzy. A co tam nam zależy? Widzicie, trzeba się nawykać radiksów i pełna antyradów. Jestem ciekaw, czy jak wejdziemy do samej krypty, to czy tam też takie promieniowanie jest. Okej, teraz antyradu użyję. Tak z ciekawości po prostu to robię, moi drodzy. Dobra. Ten antyrad bardzo... Ups. Skuteczny jest. Dobra, jeszcze się nałykaliśmy radiksów. Okej. Okej. Okej, okay, jesteśmy blisko. Ła, drzwi niedostępne. Aha, czyli tu nie można wejść i tak. Ale to jakiś ziomuś leży. Nic nie ma. Czyli jak widzicie, moi drodzy, nic tu nie ma. Jedno wielkie promieniowanie. Ale udało się dojść do drzwi. Czyli... To jednak nie jest prawdą. Że jest tu aż takie promieniowanie. Dało. Tylko po prostu te drzwi są niedostępne i tak nie wyjdziemy. Ale udało nam się. Udowodniłem, że do drzwi można dojść. Pewnie można było, tylko przekłamane to było. Są już pewnie pełno ludzi, którzy tam doszli. Tak czy siak, moi drodzy, chciałem to pokazać. Nie będę zostawiać tej krypty odkrytej, bo to bez sensu tyle radiksów i antyradów marnować. Zostawię ją tak, jak jest. Udowodniłem, że idzie ją odkryć i to mi wystarczy.
No i w tym odcinku to już wszystko, moi drodzy. Nic więcej robić nie będę. No tak, dogranie do tamtego odcinka, że to będzie właściwie końcówka tamtego. Mówię, ja nie mogę tego połączyć, bo niestety tamten plik jest uszkodzony, więc kończę w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek, jak i tamten, bo w tamtym się niestety nie pożegnałem, bo mnie wywaliło, wam się podobały. Możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, co sądzicie o odcinkach, o tamtym i o tym, o naszej, właściwie o naszym sukcesie, bo dotarliśmy do Krypto 87. No i to wszystko. Ja zachęcam do oglądania odcinku Solta 3, jeżeli macie jakieś zaległości, a za obejrzenie tego z moją frajną serdecznie wam dziękujemy i do zobaczenia i cześć!